Także dzisiaj, proszę Państwa, od samego rana moherowe łażą i kaszlą. Szukają, rozglądają się, no bo tutaj, wiecie Państwo, zrobili PKS, że można rzeczywiście pojechać stąd do Anglo-Ameryki, Białystok. No i ludzie, ponieważ my tak reklamujemy Anglo-Amerykę, Białystok, zastanawiają się, gdzie to jest, proszę Państwa. No a niedalej jak wieczorem był koncert opery kameralnej. Zobacz, jako te dwa dupki tutaj przy tej budzie, jak latają, rozglądają się, zamiast siedzieć i pilnować porządku, bo to nawet jak policja przejeżdża, to trzeba odbić, proszę Państwa. Gdzie trzeba odbić? No tutaj na bramce, bilet. Przecież nawet jak Ewka przyjeżdża do Pałacu Kultury Stalina i Lenina do pracy i na siódmą, no to przecież ona musi też odbić i nie wjedzie nawet tutaj na teren Pałacu Kultury Stalina i Lenina, bo niby tutaj ten teren nie jest bardzo pilnie strzeżony, no ale tak, nie wjedzie, bo jak? Także te wszystkie dupki zapraszamy z kopytami w kieszeniach. A to był koncert. W kieszeniach to oni mają jedno kopyto albo dwa. Proszę Państwa, tutaj był koncert przy Teatrze Studio. Bardzo ładny ten koncert i taki spontaniczny. Ja bardzo bym chciała, żeby takich koncertów było więcej, ale przecież nie dalej jak przedwczoraj właśnie tutaj w rogu też te dwie żydowskie płaczki śpiewały, męskie żydowskie płaczki. No wczoraj było lepiej, bo to muzyka klasyczna. To więc jeśli nie msze, to może jakaś ta muzyka klasyczna by miała wpływ. O. Stoi tam dziadyga w paski, pod tym samochodem nad taksówką się modli, ale kaszle. Także specjalnie ja tego tu nie pokazuję, bo to nie ma co jak i do czego. Także proszę Państwa, tutaj jest cała ta rozwiska, jak dojechać do Anglo-Ameryki, Białystok. I tam to rechodupstwo, taksiarze, oni są tacy biedniejsi, bo tam na lotnisku to są bogaci. Sobie w Bistro Flying zamówi u tej naszej koleżanki, proszę Państwa, kawkę, siedzą, popijają, szlachcice, i potem jak Amerykanka już wychodzi na zewnątrz, proszę Państwa, no to czy Panią zabrać? Nawet się ponauczali po angielsku, mówić oczywiście, że jako tako, bo to oni po polsku wcale nie umieją mówić, a co dopiero po angielsku, po niemiecku to jeszcze gorzej, przecież niemiecki to, proszę Państwa, strasznie ciężki jest. Jak Niemcy tutaj te syrenki zabierali sprzed Pałacu Kultury Stalina i Lenina, tutaj tych syrenek to było w brud, tych syrenek było pełno, proszę Państwa, to po niemiecku było. Proszę Państwa, te koncerty opery kameralnej, no prosimy o więcej, żeby więcej tych koncertów było, to jest coś. Państwo zobaczą, tak, tych dwóch tutaj przy tej taksówce i tam chyba z pięciu, czterech stoi przy tam. Także na czym polega ta moherowość warszawska? Proszę Państwa, oni strasznie uwielbiają, jak kota wiocha na płocie, plotkować, gadać, zagadywać. To więc do nas, jak jeszcze Jaśko żył, proszę Państwa, ta Nadia, ona dostała SMS-em, gdzie, co i jak dzisiaj ma się zgłosić na Antoniów. No to ta Nadia przychodziła i też tak pół po rusku, pół po polsku gadała. A ten Jaśko tak lubi, i że ta Łotwa, i taka głupia, i że tak daleko, i że biedna, ale czysto. No i to, i że tamto. Ja mówię, Boże, ile tak można siedzieć i gadać, i glindzić? Albo ile tak można stać i pieprzyć głupoty? Także Państwo zobaczą, o, cała Warszawa tam stoi, taksiarze. Ja mówię, że chociaż na tym lotnisku Okęcie Chopina, tutaj patrzymy się na tę pastę, nie? Budynek były najwyższy w Warszawie. Na lotnisko Okęcie Chopina, ale to gdzieś tam, proszę Państwa, tam te rewiry, przez Ochotę i w lewo, Żwirki, Wigur. No to ci taksiarze to są mądrzejsi, proszę Państwa. Tak samo jak i ta cyganka z Teatru Dramatycznego. Wybiła się, pojechała w świat, kilka mieszkań ma w świecie.
świecie. A zdaje się, że na Chmielnej widziałam ją z Alankiem, tylko coś ten Alanek był za mały, a może to nie ta była górniak. No wiecie Państwo, teraz ludzie to farfocle pozakładają, nawet to tutaj szła teraz taka na czarno ubrana, moherowa, katoliczka, jeszcze tak kaszlała, tak. Widzicie Państwo, rotunda, centrum Warszawy. Szła tutaj, gdzie oni te Biblię wyrzucali, Nowy Testament w przekładzie Gedeonitów na trawnik, na śmieć i tak przechodziła, gdzieś tam polazła, no bo to wiecie Państwo, tak samo jak łażą przez Park Skaryszewski, tak samo łażą i tutaj. No do roboty, ale to raczej z tymi tobołami to też oni wyjeżdżają, proszę Państwa. Także można nawet stąd pojechać gdzie? Do Anglo Ameryki, Białystok. Serdecznie Państwa zapraszamy. A tutaj jest ta tablica. Tutaj jest ta rozpiska. Kiedyś było więcej napisane. Teraz to ktoś pościągał te informacje, kartki. Także i tak Państwo się dowiedzą. Szkoda, że tutaj... No są, infolinia telefoniczna jest. Ale szkoda, że tu nie ma takiej budki, jako takiej jak tam, że wpuszczają albo nie wpuszczają na parking samochody, ale taka jak PKS, to PKS, prawda? No bo ja rozumiem, że jak jesteście na Dworcu Zachodnim, tam wszyscy bezdomni, a tutaj już jeden idzie, jadą tam na Dworzec Zachodni, no to tam jest i kasa, tam jest i informacja, całe biuro, no, abście obrazowacielne i biuro. Także proszę Państwa, tutaj ta nasza cyganka, Edyta Górniak, już tu jej nie ma, ale to wyrobiła się, no, z prawie 1000 razy metro śpiewać. Nie wiem, po co oni pojechali do Ameryki, nie wiem, po co oni pojechali do Angloameryki, Białystok z tym musicalem metro. Przecież tam musicale, no, to są na porządku dziennym w Ameryce i Ameryki nie przebijesz, no, tym polskim pomysłem. To nie jest w Ameryce pierwszy raz metro. Oni mają od bardzo dawna. Także Pałac Kultury Stalina i Lenina niech tworzy, może Czechowa, tak samo jak dobrze robi ten Teatr Studio, że daje sztuki Czechowa, prawda? No i całe mnóstwo innych sztuk. Przecież tutaj byłyśmy i za Nitką na premierze i na tym i na tamtym, proszę Państwa. Także zapraszamy do Pałacu Kultury Stalina i Lenina. Patrz, jak idzie żebrzy, zobacz. Patrz, jako żebrze, no kurde mać. I nie ustąpi, jak żebrze. Także proszę Państwa, centrum Warszawy, rotunda, która wybuchła, ale to już dawno. No i tamci moherowi, co stoją, proszę Państwa. Żeby tak pojechali na lotnisko, to by tak zbyt długo nie mogli postać, bo tam chodzą ci żołnierze zdenerwowani i przepędzają, no, ale jak raz dziecko wpadło na schody ruchome, to mało sobie nóg nie popcinało, pazurków nie wkręcało temu dziecku w te schody ruchome. No, także ci żołnierze polscy, jak Państwo stąd pojadą, tam na to lotnisko 107.55, no to tacy dziwni są. Ci polscy żołnierze, to ja nie wiem, w ogóle to jest taki układ, system jakiś taki głupi, że ja wciąż się zastanawiam, jak się na tę wojnę człowiek patrzy, na Ukrainie, między Ukrainą a Rosją, pomiędzy Rosją i Ukrainą, że ja nigdy jakoś tak tołku nie mogę dojść. Po co to wszystko było? Tyle ludzi zginęło. Że tak samo jak i ci żołnierze na tym lotnisku, takie to głupie to wszystko, że to jest całkiem zrozumiałe, że i ten konflikt pomiędzy Rosją i Ukrainą, Ukrainą i Rosją też jest taki głupi. No, Janek Witek to mówi, że to amerykańscy Żydzi rozpętali burzę. No i tak mówią też w internecie, że amerykańscy Żydzi. Ja mówię, nie dość, że ich przepędzili z tej Polski, to oni tutaj zdążyli wrócić i naszaleć. I na Ukrainie naszaleć, żeby konflikt wszczynać pomiędzy Rosją a Ukrainą? No, o co tam wszystkim chodzi, to ta Agnieszka Lichnerowicz, która okazało się, że jest Ukrainką, ona tam wyjeżdża i ona tam po prostu informuje. No, ja mówię, że ja to osobiście sama czuję się, jak ta Agnieszka Lichnerowicz na Ukrainie, tutaj w Polsce, jak takie te moherowe przełażą. Ja mówię, wiecie Państwo, tutaj siedziała wczoraj, jak ten występ był z opery kameralnej,
taka jedna dziwoucha katolicka się podniosła i mówi, że idzie jeszcze do kościoła. Ja mówię, no to rzeczywiście, nawet od 9 do 10 jest msza u świętej Anny pod kolumną Zygmunta. Natomiast w Angloameryce Białystok nie do pomyślenia jest, żeby msza była do 10 w nocy. No, no i ta moherowa, jak się tak podniosła, ona mówi, jeszcze do kościoła idźcie, no bo jej się przypomniało tutaj troszeczkę mydło i powidło, tu opera kameralna i czarodziejski flet był śpiewany, i to było śpiewane, i tamto było śpiewane, ale ona się podniosła i mówi, że idzie do kościoła. No to na czasy pik 10 w nocy, to ona akurat za 5:10.